Dzisiaj ważny dla mnie moment. Spotykamy się z powodu tego, że napisałam książkę i zaprosiłam Ciebie jako gościa. Historia, którą opisałeś, była bardzo wzruszająca. Mnie mocno poruszyła, bo opowiedziałeś coś, co było tak naprawdę kawałkiem Twojego takiego ważnego przebudzenia. I nie chcę zdradzać, o czym ta książka jest, bo spotykamy się po to, żeby nie wracać ponownie do tej historii, tylko chciałabym, żebyśmy opowiedzieli o tym, co jest ważnego i jaki mamy przekaz. Bo ta książka powstała dlatego, żebyśmy uruchomili kampanię na temat zdrowia psychicznego, czyli opowiedzieli o tym, jak ważna jest emocjonalność, jak ważne jest zaglądanie w siebie. Co możemy jeszcze takiego dodać, dopowiedzieć, tak postawić taką kropkę nad i, aby to był taki ważny i merytoryczny przekaz dla osób, które poszukują siebie albo są w bagnie, w totalnym, nie powiem czym, próbują odnaleźć siebie? No to ja przede wszystkim zachęcam do przeczytania i liczę na to, że i uda się Tobie, między innymi za pośrednictwem mnie, przysłowiowo zbawić jakąś kolejną duszyczkę. Słuchajcie, każdy ma w sobie lęki. To jest naturalne, że mamy w sobie lęki, że mamy w sobie strach, ale wierzcie mi, że też naturalne jest przezwyciężanie lęków, przezwyciężanie strachu, oswajanie się z nim, nauczenie się z nim żyć. I o tym wszystkim dowiecie się w instrukcji obsługi, którą zawarła w książce Jak zostać mądrą wariatką, tak, Marzena Ciesielska. I bardzo wierzę w to, że będzie to dla Was jakiś moment przełamania i efekt do bardzo fajnej, ciekawej, dalszej dyskusji i Waszego własnego dalszego rozwoju. Albo moment przełamania. A czujesz się mądrym wariatem? Bo ta książka nie ma płci. Ja ją nazwałam w formie żeńskiej, no bo jestem kobietą, natomiast ona jest dedykowana każdemu. Sam jesteś bohaterem. Tak, bardzo się czuję mordym wariatem i jest mi z tym bardzo dobrze. Okej. Okay. A co to znaczy? Kiedy odnalazłeś tą swoją mądrość? Ona przyszła w momencie, kiedy, nie wiem, przyszedłeś na świat, skończyłeś jakąś szkołę. Co to znaczy być mądrym? Mądrym wariatem. Mądrym wariatem. Tak, mądrym wariatem stałem się, kiedy połączyłem kropki. Czyli one były narysowane, te kropki. Tak, jestem tego pewien, jestem o tym przekonany. Wcześniej może czasami udawałoby mi się być mądrym, bardzo często byłem wariatem, ale te dwa słowa we mnie się absolutnie nie łączyły. Okej. Okay. A co się stało, że się połączyło? Stało się to, że zacząłem nad sobą pracować, że uwierzyłem w siebie, że zajrzałem w głąb siebie dzięki Tobie, między innymi dzięki Tobie, bo głównie też dzięki sobie. A dlaczego dzięki sobie? Dlatego, że potrafiłem sam przed sobą szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja tak naprawdę chcę w życiu i czy chcę w ogóle dalej żyć. No zabrzmiało tak bardzo poważnie. Bo to chcesz... było bardzo poważne. I jest bardzo poważne. Ja o tym opowiadam z uśmiechem na ustach, bo obecnie jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Poukładanym wariatem jestem. Miło to słyszeć, że nie jestem sama mądrą wariatką, że to wymagało pracy i ogromnego takiego zaangażowania i dogadania się samego ze sobą. Znamy się już dosyć długo i wiem, że ty też dogadywałeś się ze sobą przez pewien czas. Tak. Czasami owocnie, czasami mniej owocnie, ale próbowałeś. Tak. Kontynuując moje słowa, życzę Ci poukładania jeszcze. Dziękuję. Ale to jest potrzebne, bo przecież jest taki stereotyp, że terapeutka jest poukładana. No terapeutka, ona cały czas się układa. Z takim samym człowiekiem, jak każdy inny człowiek. Chociaż wychodziłem z zupełnie innego pułapu. Ja myślałem, że mam przed sobą guru, bóstwo. Ale to też było potrzebne mi na tym etapie. Także to jest spoko. To nie jest tak, że mam do siebie o to pretensje, że inaczej. Znaczy, to jest też tak, że na początku nasza terapia była bardzo płytka i powierzchowna, bo ja na tyle pozwalałem. A cieszę się, że ty nie ingerowałaś w to, tylko pozwoliłaś też mi samemu się rozwinąć. To było świetne, naprawdę świetne. Ja ani razu nie miałem poczucia takiego, że robię coś, bo muszę.
bez tego myślę, że nie poszedłby też dalej. Czyli spowodowałaś to, że zaufałem sobie i tobie. No dziękuję za te miłe słowa, ale to też jakby pokazuje, że w pracy nad sobą potrzebny jest proces i czas. Że to nie jest tak, że wskakujemy od razu na głęboką wodę, tylko uczymy się może brodzić na początku. Zgadza się i tu możemy użyć jako porównania wielu przykładów. Każdy może znaleźć takie przykłady we własnym życiu, kiedy coś próbował zrobić na skróty i jakoś nie wychodziło. No, może na chwilę coś się udało, ale na pewno nie wierzę w to, aby to miało efekt długofalowy. Czyli praca nad sobą trwa cały czas i będzie trwać. Mm-hmm. Świetna praca. A czym się różni ten Daniel, który popełniał błędy, był w tym bagienku, od tego, który teraz siedzi przede mną? Pewnością siebie. Mm-hmm. Przede wszystkim tym, że lubi siebie. Lubi ze sobą przebywać. Lubi otaczający go świat, wierzy w ten świat, wierzy w siebie, kocha siebie, kocha ludzi i ogólnie jest bardzo zadowolony ze swojego życia. No brzmi to pięknie, bardzo spójnie. Ile czasu potrzebowałeś, żeby dojść do tego momentu, o którym teraz mówisz? Dzisiaj? Osiem lat. Siedem i pół. Warto było prawie całą dekadę poświęcić temu, aby się zmienić, aby wyjść, aby tyle czasu spędzić na ogarnianie, na wychodzenie. A jak sądzisz? Uważam, że warto, ale chciałabym, żebyś głośno o tym powiedział. No pewnie, że warto, no. Trudne to było? Jakbyśmy mieli, nie wiem, te 7,5 roku podzielić na ten czas taki, nie wiem, dramatyczny, bardzo ciężki, bo ludzie boją się tego, że ich zmiana będzie... Jeśli powiem, że trudne, to mnóstwo osób zniechęcę pewno, a nie to jest celem moim. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jeśli były trudności, to robiłem je sobie sam na własne życzenie, a nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, kompletnie. I tworzymy sobie bajkę, boimy się takich wymyślonych wrogów, którzy wcale nie muszą istnieć. No tak, nasz mózg jest świetnym specjalistą w krojeniu takich sytuacji i pisaniu scenariuszy bardzo abstrakcyjnych. Zresztą, słuchajcie, każdy z nas chyba jak zasypia, to ma różne myśli. I teraz pomyślcie sobie, jak te myśli czasami są abstrakcyjne. Nawet już nie mówię wtedy, kiedy, nie wiem, kiedy piłem. I to było powiązane z kacem, kiedy to już w ogóle była totalna abstrakcja, ale po każdym normalnym dniu, wieczorem, jeśli nie jesteśmy aż tak zmęczeni, żeby paść i zasnąć, to w momencie, kiedy, nie wiem, czy rozliczamy dzień, czy myślimy o tym dniu, czy myślimy o kolejnym dniu, no to jeżeli tak na chwilę się zatrzymamy i przyjrzymy się temu, to tam jest tysiące abstrakcyjnych myśli. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, jaką historię i jakie przygody przeżył Daniel, które zaprowadziły go do tego miejsca, w którym aktualnie się znajduje, czyli jest szczęśliwym człowiekiem, zapraszamy serdecznie do przeczytania książki Jak zostać mądrą wariatką. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, Daniel. Zapraszamy. Ja też dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.